nie wyobrażają sobie już życia bez niej, bo to właśnie ona pozwala im funkcjonować. Pompa insulinowa jest olbrzymim wsparciem dla chorych na cukrzycę. Ci, którzy są pacjentami Dąbrowskiego Szpitala, mogą liczyć na pomoc sprzętu przypominającego smartfon. Placówka właśnie wzbogaciła się o ponad 50 nowoczesnych urządzeń. Magda Sincewicz. Dzisiaj w menu 5 posiłków, tak jak zawsze. Pierwsze, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Różnorodne, by nie było nudno. Zawsze jednak z olbrzymią dbałością o składniki i ich gramaturę. Tu ma to olbrzymie znaczenie. Wiedzą o tym Magda i Bartek, małżeństwo, które razem choruje na cukrzycę. Nazywamy się słodkimi ludzikami, bo połączyła nas cukrzyca po prostu. Poznaliśmy się na obozie dla osób chorych na cukrzycę. Także znamy się już chyba z 15 lat, małżeństwem jesteśmy od 2. No i, że tak powiem, radzimy sobie razem w tym wszystkim. Nie są jednak pozbawieni wsparcia, bo to niepozorne urządzonko ma niesamowitą moc. To właśnie dzięki nowoczesnej pompie insulinowej mogą dbać o poziom cukru we krwi. Musimy to po prostu kontrolować. Teraz mamy o tyle fajniej, że mamy czujniki, czyli te sensory, które nam pokazują jakby poziom cukru przez cały dzień. Dzięki temu możemy też szybciej zareagować na jakiekolwiek zmiany. Także no, technologia naprawdę bardzo nam ułatwia życie. Nie tylko im, a także pozostałym pacjentom Dąbrowskiego Szpitala. Ci, którzy nie skończyli 26 roku życia, mogą liczyć na refundację przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszt nowoczesnej pompy tego typu waha się od 10 do 20 kilku tysięcy złotych. Pompa, współpracując z systemem monitorowania glikemii, sama koryguje pacjenta w momencie, jeżeli pacjent ma zbyt wysoki poziom cukru, bądź też hamuje podaż insuliny, zabezpieczając pacjenta przed wejściem w hipoglikemię. Jest to naprawdę już bardzo nowoczesna technologia. My jako ośrodek pompowy, który wydaje także pompy insulinowe dla młodych dorosłych do 26 roku życia, staramy się jak największą ilość tych pomp zakupić po to, żeby nasi pacjenci no, mieli z tego jak największą korzyść. Niedawno placówka wzbogaciła się o kolejne urządzenia. Aktualnie to jest 50 kilka pomp, ale zazwyczaj jest tak, jeżeli przekraczamy te limity, to ten kontrakt jest zwiększany w miarę potrzeb, prawda? Bo te pompy co 4 lata są u pacjentów wymieniane. I przeważnie służą im do końca życia. Szacuje się, że w Polsce z cukrzycą typu pierwszego zmaga się nawet 200 tysięcy pacjentów.